Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak się czasami zastanawiacie, dlaczego te moje filmiki o szkolnictwie wyższym w Ameryce pokazują, że jest smród, brud i ubóstwo, no to wszystko zaczęło się w latach 1960. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, komunizm zawsze atakował Amerykę przed II wojną światową, po I wojnie światowej. To wszystko się tam jakoś walczyło. No, ale po II wojnie światowej to już w ogóle nastąpiło zmasowany atak. Dużo komunistów było wyrzucanych z Hollywood. Ten tak zwany McCarthy, to on był prokurator, który ścigał komunistów. No ale to właśnie to jest to, co dzisiaj jest widoczne gołym okiem. Lata 1960, no to jest ta wojna w Wietnamie, kiedy północny komunistyczny Wietnam napadł na południowy, konserwatywny, powiedzmy, Wietnam. No i zaczęły się walki, Ameryka się w to włączyła, wysyłała doradców, wysyłała wojsko. No i to był jeden wielki bałagan. Komuniści wprowadzili ten tak zwany ruch, wprowadzili. No, zaczął się ruch hipisowski z tymi długimi włosami. Mężczyźni, młodzi ludzie nosili długie włosy, no dlatego, że to był protest, no bo oni nie byli, protestowali, że nie są poborowymi. Bo jak poborowy szedł do wojska, no to go tam strzygli na 3 mm. No i właśnie całe te długie włosy to jest ten symbol tego opornika, tego oporu, tej walki z systemem kapitalistycznym, imperialistycznym. No bo już takie słowa używali właśnie komuniści już w tym czasie. No ale marsz przez instytucje, no to jest marsz przez instytucje. To ministerstwa są opanowane przez lewaków. No i tam ustawa o szkolnictwie wyższym w 1965 roku. No i to w zasadzie to, co to mówiło? To mówiło, że jeżeli rząd federalny daje gdzieś jakieś tam pieniądze z podatków federalnych, no bo w Ameryce jest te 50 stanów, wszyscy płacą podatek federalny do stolicy, no i później stolica rozdaje to wszystko na lewo i na prawo. No to w 1965 roku kongres powiedział, że ma być równość, no bo doszli do wniosku, że dziewczyny tylko rodzą, mają dzieci, siedzą w domu, nie pracują, a faceci pracują, jedna pensja starcza, żeby kupić samochód, wychować trójkę, czwórkę, piątkę dzieci. To było niedobrze. To komuniści powiedzieli, że kobieta jest zniewolona, no i musi mieć skrobanki, musi mieć tabletki antykoncepcyjne, ma prawo do życia samotnie i tak dalej, i tak dalej. No i gdzie jest w tym wszystkim szkolnictwo? No w tym wszystkim szkolnictwo jest właśnie to, że było 35% kobiet na uniwersytetach i koledżach, no i powiedzieli, że to musi się zmienić, że to musi być pół na pół, bo jeżeli populacja jest pół na pół, no to na uniwersytetach też musi być równo. No to jest ciekawe, że żaden komunista nie pomyśli, że wśród spawaczy, no to jest w zasadzie 100 na 0 mężczyzn, wśród najróżniejszych cieśli jest 100 na 0, że wśród, powiedzmy, murarzy jest 100 na 0, żadnych kobiet tam nie ma. Kobiety, no to tylko chcą równo albo jeszcze więcej, tam, gdzie jest praca lekka, łatwa i przyjemna. Dlatego opanowali szkolnictwo, powiedzmy, opanowali medycynę, opanowali tego rodzaju rzeczy. No, ale zaczęło się to wyrównywanie. Państwo nie da pieniędzy, jak nie ma równo. No i później był 1962 rok, gdzie była poprawka, ten tak zwany tytuł dziewiąty. Tytuł dziewiąty, no to chodziło o to, że ma być równość kobiet w sportach. Bo co się działo? No, zaczęły się te uczelnie, coraz więcej kobiet było, no ale okazywało się, że faceci, mężczyźni mieli jakieś zespoły piłkarskie, zespoły amerykańskiej piłki nożnej, jakieś rugby, basketbole.
i tak dalej, a kobiety tego nie miały. No i doszli do wniosku, że jak ma być równość, to na każde milion dolarów wydane na facetów ma być milion dolarów wydane na kobiety. No i wtedy zaczęło tam, no duże pieniądze szły, ale czy to wyrównywało? No nie bardzo, no bo jednak mężczyźni no, mają więcej tego testosteronu. Mężczyźni jednak są wojownikami, mają w sobie ten pęd do nieznanego, tą chęć do walki. Także powiedzieć, że powinno być pół na pół i będzie forsa pół na pół, no to nie za bardzo to wyszło, no bo jednak kobieta i mężczyzna jest troszeczkę inna psychicznie i fizycznie. No ale teraz co się stało? Teraz to już w ogóle się makabra stała, dlatego że administracja Bidena, no to postawiła na cel zniszczenie kobiet i dziewczyn, dlatego że ten tytuł dziewiąty, słowo płeć zaczęło znaczyć kompletnie co innego i lewacy to wszystko pokomplikowali. Administracja Bidena proponuje, żeby płeć podłączyć również orientację seksualną i tożsamość seksualną. Także jeżeli chłopak się czuje dziewczyną, a ma prącie, ma swojego ptaka, no to on ma prawo wchodzić do łazienki kobiecej, ma prawo grać w zespołach dziewczęcych i tak dalej, i tak dalej. No i to są makabryczne sytuacje. Teraz ostatnio taki 2,05 metra pływak zaczął zdobywać medale wśród kobiet. Nie amputował sobie ptaka. No i wszyscy klaskali, no poza kobietą na drugim miejscu, kobietą na trzecim miejscu, szczególnie kobietą na szóstym miejscu, bo kobieta na szóstym miejscu, jeżeli jego by nie było, no to ona byłaby na piątym miejscu i by dostała jakieś powiedzmy studia na uniwersytecie, żeby reprezentować ten uniwersytet w sportach, no bo tak to mniej więcej działa. No i jest taka prawdziwa niesprawiedliwość. To, że orientacja seksualna, czy ten powiedzmy euforia, która nie ma w ogóle nic wspólnego z chromosomami, czy z członkami, czy z fizyczną, biologiczną budową osoby. Wykoleiło się to, no i teraz te uczelnie, administracja Bidena mówi, że trzeba ich traktować identycznie, no i dawać im to wszystko, to co wymagają. Ta partycypacja, ten udział osób transgenderowych w tych sportach, no to jest dosyć nieprzyjemna, no ale ten tytuł dziewiąty, no to w ogóle nie podchodzi o to. Najgorsze jest to, że biurokraci z Ministerstwa Szkolnictwa, oni się powołują na decyzję Sądu Najwyższego. Oni się podwodują na decyzję Sądu Najwyższego z 2020 roku, że to jest podstawa na tą decyzję ministerstwa. No ale to jest kompletny idiotyzm, bo Sąd Najwyższy powiedział, że pracodawca, jeżeli ma pracowników, jeżeli pracownik, powiedzmy, był mężczyzną, no bo to z reguły są mężczyźni, którzy zaczynają się utożsamiać z kobietami. Jeżeli mężczyzna się utożsamia że jest jako kobieta, a przychodzi do pracy i robi fizycznie i technicznie, inżynieryjnie czy jakościowo to samo, co robił, no to Sąd Najwyższy powiedział przepraszam, Sąd Najwyższy powiedział, że to nie ma żadnego znaczenia, no i jest równość. No ale to już naprawdę trzeba być wrednym i perfidnym debilem, żeby dojść do wniosku, że
że praca, czy wynik pracy przez osobę, która ma jakąś tą euforię z myśli innej płci i sobie nawet nie amputuje tego członka, no to nie stosuje się, do sportu. W sporcie niestety jednak oto 10 000 lat, wiadomo, że są różnice. Wiadomo, że kobiety, które tam ćwiczą, czy walczą, czy są współzawodniczkami, duży wpływ na to ma to, że mają okres, albo że nie mają okresu, albo że są, no, medycznie, biologicznie to wszystko jest uwarunkowane. No i teraz administracja Bidena, która mówi, że wszyscy mogą wszędzie wchodzić do tych łazienek, do tych przebieralni i tak dalej i brać udział w sportach, no to nie ma w ogóle sensu. Sędzia Neil Gorsuch, no to on właśnie napisał, że to w ogóle nie ma zastosowania w sportach. Te wszystkie traktowanie sportów na podstawie pracy, no to w ogóle nie ma nic wspólnego. Samuel Alito, no to właśnie powiedział, że w tych tytule 9 tego nie powinno być. Tam nie ma nic wspólnego z tym pomyleniem psychicznym i rozpoznawaniem siebie jako inna płeć. No oczywiście, że na dzień dzisiejszy, no można powiedzieć, no trzeba ich tam zabezpieczać, tych pracowników z jakiejś tam dyskryminacji. No i większość ludzi tak mniej więcej tak uśmiecha się i mówi, no jest jak jest, to co można zrobić. No ale ta redefinicja, ta zmiana określenia do sportów, w szkolnych sportach, no to jest atak. To jest atak na dziewczyny, jest atak na młode kobiety, jest atak na prywatno, na życie prywatne, jest atak w zasadzie na wszystko, co jest kobiecie. No i najgorsze w tym wszystkim jest to, że Biden stara się to pomalować w kolorach takich równości, że, no ale to większość ludzi rozumie, że to nie jest równość, to jest po prostu jeden wielki idiotyzm. Także teraz będą wybory w listopadzie i to się wszystko w sumie zmieni. Także ta identyfikacja płciowa, prędzej czy później to wszystko jakoś tąpnie, to nie wytrzyma, to po prostu musi się zmienić, szczególnie, no i sport to w sumie załatwi, już było parę tych, tak jak wspominałem, jakichś groteskowych sytuacji, także sport to odkręci. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, troszeczkę do subskrypcji, dzwoneczek z o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zakłamać. Komuniści, no to niestety to są wredni ludzie, jednopartyjni i oni po prostu chcą zniszczyć tradycyjny świat. No i powoli im się udaje, także głosujcie. Zdrowia dla normalnych.